Geschwister, wir wollen heute Morgen etwas aus dem Titusbrief lesen. Miłowani bracia i siostry, chcielibyśmy dzisiaj przeczytać wspólnie z listu Tytusa. Und zwar aus Kapitel 2. Mianowicie z drugiego rozdziału, list do Tytusa. Und wir lesen die Verse 11 bis 15. Przeczytamy wiersze od 11 do 15. Drugi list do Tytusa, przepraszam, drugi rozdział listu do Tytusa od 11 do 15 wiersza. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości, i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. To mów i tak napominaj, i tak strofuj z całą powagą. Niechaj cię nikt nie lekceważy. Der Titusbrief ist von dem Apostel Paulus geschrieben worden. Ten list do Tytusa został napisany przez apostoła Pawła. Er ist ein persönlicher Brief an eine Person. Jest to osobisty list skierowany do konkretnej osoby. Und zwar an die Person Titus. Do konkretnej osoby, mianowicie do Tytusa. Titus war ein deutlich jüngerer Bruder als Paulus es war. Titus był znacznie młodszym niż Paweł. Und Titus und Paulus haben viel zusammengearbeitet. A właśnie ten Titus i Paweł razem ze sobą dużo współpracowali. Und hier in diesem Brief kriegt Titus eine ganz besondere Aufgabe. I tu w tym liście Tytus otrzymuje szczególnego rodzaju zadanie do spełnienia. Er sollte bei den Griechen in Kreta das in Ordnung bringen, was nicht in Ordnung war. Mianowicie on miał wśród Greków mieszkających na Krecie uporządkować to, co u nich było w nieporządku. Dazu lesen wir Kapitel 1, Vers 5. Do tego możemy przeczytać właśnie z pierwszego rozdziału, piąty wiersz. Pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem. Damit bekam Titus also von Paulus die Aufgabe eines örtlichen Hirtendienstes. I tym samym Tytus otrzymał od Pawła te zadanie, aby w poszczególnych miejscowych zgromadzeniach ustanowić tą służbę pasterską. Und dieser Hirtendienst ist auch heute noch sehr wichtig. I ta służba pasterska po dziś dzień jest bardzo ważną służbą. Wir wollen ein Auge auf die Umstände und auf die Geschwister haben, mit denen wir einen gemeinsamen Weg gehen. Chcemy mieć zawsze oko otwarte na miejscowych wierzących i okoliczności, w jakich wspólnie razem z nimi podążamy na naszej drodze wiary. Dieser Hirtendienst kann sehr unterschiedlich sein. Ta służba pasterska może być różnorodna. Und insofern sind auch die, die ihn ausführen, unterschiedlich. Na tyle, na ile właśnie też i ci, którzy tą służbę wykonują, też różnorodnymi ludźmi są. Ein Timotheus, der vielleicht sensibler war. Może na przykład Tymoteusz, który był bardziej delikatnego usposobienia, hätte diese Aufgabe bei den Griechen hier nicht wahrnehmen können. Prawdopodobnie nie byłby w stanie podjąć się wykonania tego zadania tutaj wśród tych Greków. Denn Paulus sagt auch hier in Kapitel 1, bo też w tym samym pierwszym rozdziale Paweł napisał, weise sie streng zurecht, Vers 13. 13 wiersz, że on ma karcić ich surowo. Und dann kommt in Kapitel 2 auf jede Altersgruppe zu sprechen.
A w drugim rozdziale on zaczyna zwracać się do każdego przedziału wiekowego odbiorców tego listu w osobisty sposób. Und das betrifft auch jede Altersgruppe von denen, die heute in diesem Raum sind. I te słowa dotyczą każdej grupy wiekowej ludzi, którzy i dzisiaj w tej sali zasiadają. Kapitel 2, Vers 1, die alten Männer. W drugim rozdziale, w pierwszym wierszu zwraca się do starszych mężczyzn. Vers 3, die alten Frauen. I w trzecim wierszu zwraca się do starszych kobiet. Vers 4, die jungen Frauen. W wierszu czwartym zwraca się do młodszych kobiet. Vers 6, die jungen Männer. W wierszu szóstym zwraca się do młodych mężczyzn. Da kann sich jeder hier im Raum einmal einsortieren. I każdy samego siebie może w tym pomieszczeniu też do tej konkretnej grupy przyporządkować. Und schauen, welche Hinweise Gott uns in seinem Wort für unser Verhalten gibt. I spojrzeć, jakie wskazówki Bóg darował nam na drogę naszego życia, jak mamy się zachowywać. Und dann kommt ein Abschnitt, der natürlich für alle ist. I naturalnie też i pojawia się taki urywek, który skierowany jest do wszystkich. Und das haben wir ab Vers 11 gelesen. I ten urywek żeśmy od wiersza 11 przeczytali. Während Paulus in den Versen vorher auch durchaus ermahnen muss, podczas gdy w poprzednich wierszach Paweł zasadniczo musiał wyrażać się swoje napomnienia, geht ab Vers 11 die Sonne auf. To widzimy, że od wiersza 11 jak gdyby wschodzi słońce. Dann spricht er von der Gnade Gottes, die erschienen ist. Gdyż on zaczyna mówić o tej łasce Bożej, która się objawiła albo ukazała. Und die Gnade Gottes, ihr Lieben, das ist hier eine Person. A ta łaska Boża, tutaj umiłowanie, jest spersonifikowana. Das ist aber nicht nur eine Person, das ist die Person. To nie jest jakaś tam osoba, jest to ta osoba. Das ist der Herr Jesus selbst. Mianowicie chodzi o osobiście samego Pana Jezusa. Den wir heute Morgen vor uns hatten. Tego, którego i dzisiaj do południa mieliśmy też i przed sobą. Als vom Vater gesandt. Jako tego, który został posłany przez Ojca. Und bereit auf diese Erde zu kommen. I który był sam w sobie gotowy, aby też stąpić na tą ziemię. Wisst ihr, den Begriff Gnade kennen wir alle gut. Na pewno to pojęcie łaska my wszyscy dobrze znamy. Was ist denn Gnade? Co to jest właściwie łaska? Es ist die unverdiente Zuwendung Gottes. Jest to ta niezasłużona przychylność Boża do nas. Römer 3 sagt uns, dass in uns nichts Gutes war. Bo list do Rzymian, trzeci rozdział, jasno podaje, że w nas samych nie było nic dobrego. Da war nichts, wo Gott anknüpfen konnte. Nie było niczego, o co mógłby Bóg zahaczyć. Wir waren auf seine reine Gnade angewiesen. I my byliśmy tylko zdani na jego czystą łaskę. Und diese Gnade hat Gott uns geschenkt. I tą łaskę Bóg też i nam podarował. Diese Gnade in Person des Herrn Jesus ist erschienen. I ta łaska w osobie Pana Jezusa, ona się nam ukazała. Er ist hier auf diese Erde gekommen. On przyszedł tutaj na tą ziemię. Geboren um zu sterben. Narodził się po to, aby umrzeć. Um die Trennung, die zwischen Gott und Menschen war, zu vernichten. Aby ten podział, jaki by istniał pomiędzy człowiekiem a Bogiem, aby go zniszczyć, usunąć. Und um uns die Möglichkeit zu geben, mit Gott in eine Beziehung zu treten. I aby nam dać tą możliwość, abyśmy wstąpili w szczególnego rodzaju związek z Bogiem. Wir lesen hier, dass sie uns heil gebracht hat. Czytamy o tym, że ona nam przyniosła zbawienie. Und unter heil dürfen wir vieles verstehen. Pod tym określeniem zbawienie możemy wiele rzeczy rozumieć. Es ist hier in dem Zusammenhang von Titus 2 zu wenig. Tutaj w tym całym tle tego drugiego rozdziału jest to zbyt małe, wenn wir nur an unsere Errettung denken. Nie, przepraszam.
Byłoby to zbyt mało, gdybyśmy patrząc na całe tło tego drugiego rozdziału, myśleli o tym zbawieniu, tylko o tej łasce jako tylko o naszym zbawieniu. Unter Heil verstehen wir Rettung. Bo pod tym określeniem zbawienie rozumiemy też i nasze wyratowanie, Befreiung, nasze wyzwolenie, Führung, nasze prowadzenie, in der Gegenwart, teraz w tym teraźniejszym czasie, und auch die Einführung in die Herrlichkeit. Ale również też i wprowadzenie do chwały. Auch diese Punkte übrigens können wir wieder sehr schön im Alten Testament finden. Również i poza tym to te wszystkie punkty możemy znaleźć bardzo pięknie opisane w Starym Testamencie. Wir haben uns gestern kurz im Zusammenhang mit Israel daran erinnert. Wczoraj krótko na ten temat mogliśmy sobie przypominać w powiązaniu z Izraelem. Rettung Passa. Wyratowanie, czyli Pascha. Befreiung Rotes Meer. Wyzwolenie to jest Morze Czerwone. Führung Wüste. Prowadzenie to jest pustynia. Und Eintritt in die himmlischen Örter, das Land Kana. I wejście w te niebiańskie okolice, czyli z przykładu ludu izraelskiego wejście do Kanaanu. An all das dürfen wir denken, wenn hier steht, dass uns heil gebracht hat. O tym wszystkim możemy myśleć, jeżeli tutaj czytamy, że ona nam tutaj przyniosła zbawienie. Wem hat dieses heil gebracht? Komu ona przyniosła to zbawienie? Vers 11 sagt für alle Menschen. Wiersz 11 podaje dla wszystkich ludzi. Das hat natürlich nichts mit der Allversöhnerlehre zu tun. Naturalnie to w żaden sposób nie łączy się z tą nauką zgubną, że wszyscy na świecie koniec końców będą w jakiś sposób zbawieni. Das Werk des Herrn Jesus reicht für alle Menschen. Oczywiście dzieło Pana Jezusa dokonane przez Niego jest wystarczające dla wszystkich ludzi. Er bietet es heute noch allen Menschen an. I On to dzieło oferuje w dniu dzisiejszym jeszcze dalej wszystkim ludziom na ziemi. 1 Timoteusz 2, vers 4. W pierwszym liście do Tymoteusza, drugi rozdział, czwarty wiersz możemy przeczytać. 1 Tymoteusza, drugi... 2, vers 4. Drugi rozdział, czwarty wiersz, który chce, czyli Bóg, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Darf ich fragen, ob alle hier im Raum gerettet sind? Czy wolno mi postawić to pytanie, czy w tej chwili wszyscy znajdujący się na tej sali wiedzą o tym, że są już zbawieni? Kannst du wie Paulus in Galater 2 sagen? Czy możesz tak jak Paweł, który zapisał to w liście do Galacjan w drugim rozdziale, powiedzieć? Der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ten, który mnie umiłował i siebie samego za mnie darował. Wir brauchen die persönliche Lebensbeziehung zum Herrn Jesus. Tak, bo my potrzebujemy osobistej łączności życiowej z Panem Jezusem. Und ich habe das Gefühl, je älter man wird, a ja odnoszę takie wrażenie, że im człowiek staje się starszy, je besser man vielleicht den Herrn Jesus kennenlernt, i może im bardziej się poznaje już Pana Jezusa, je besser man aber auch sich selbst kennenlernt, i im bardziej się poznaje siebie samego, umso dankbarer wird man für diese Gnade, die erschienen ist. To tym bardziej człowiek staje się coraz to bardziej wdzięczny za tą łaskę, która nam została objawiona. Ihr Lieben, lasst uns auch heute noch von dieser Gnade zeugen. O umiłowani, chciejmy jeszcze i dzisiaj o tej łasce świadczyć. Lasst uns für den Herrn Jesus hinausgehen. I chciejmy jeszcze wyjść w imieniu Pana Jezusa do innych. Wie Philipper 2 das sagt, darstellend das Wort des Lebens. Tak jak list do Filipian, drugi rozdział nam podaje, przedstawiając sobą te słowo życia. Vers 12 sagt, dass die Gnade aber noch mehr tut. A wiersz 12 podaje nam, że ta łaska jeszcze coś więcej uczyniła.
Und zwar unterweist sie uns. A mianowicie ona naucza nas. Wer ist denn uns? Kto to jest nas, my? Kto to jest? Im engsten Sinne ist es in diesem Fall Paulus und Titus gewesen. W najbardziej ograniczonym sensie tego to był właśnie Paweł i Tytus. Weil es ein persönlicher Brief ist. Dlatego, że ten list był osobistym listem do Tytusa. Aber er meint natürlich uns, die Gläubigen. Ale naturalnie on pod tym określeniem nam, czy nas, miał na myśli wszystkich wierzących. Während Vers 11 etwas zeigt, was in der Vergangenheit war, gdy ten wiersz 11 pokazywał nam coś, co było w przeszłości, zeigt Vers 12 uns jetzt die Anforderungen Gottes an uns in der Gegenwart. Wiersz 12 pokazuje nam żądania Boże, które dotyczą naszej teraźniejszości. Wir sollen die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Tutaj czytamy o tym, abyśmy się wyrzekli albo zaparli bezbożności i światowych pożądliwości. Die weltlichen Begierden und die Gottlosigkeit sind uns klar, passen nicht mit der Person des Herrn Jesus zusammen. Z pewnością jest to dla nas jasne, że te rzeczy, bezbożność i światowe pożądliwości w żaden sposób nie pasują z osobą Pana Jezusa. Wir können zu den weltlichen Begierden mal einen Vers aus 1. Johannes 2, Vers 16 lesen. Co do tych światowych pożądliwości możemy przeczytać z pierwszego listu Jana. 1. Johannes 2, Vers 16. Drugi rozdział, 16 wiersz. Pierwszy list Jana 2:16. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. Und die Gottlosigkeit ist ein Verhalten, was Menschen ohne Gott zeigen. A ta bezbożność jest to takie zachowanie, które charakteryzuje ludzi, którzy żyją bez Boga. Ich kann da jetzt nicht näher drauf eingehen. Nie jestem w stanie teraz bliżej to wszystko wyjaśniać. Aber wen das interessiert, der kann mal in Psalm 73 nachschauen. Ale kogo to zainteresuje ten temat, to proszę, niech spojrzy w domu do Psalmu 73. Und ebenfalls in Hiob 20. I również do księgi Joba 20 rozdział. Da sagt Gott etwas über die Gottlosen. Tam w tych miejscach Bóg mówi coś na temat właśnie tych ludzi bezbożnych. Und wir, die wir das Heil in Christus angenommen haben. A my, którzyśmy przyjęli to zbawienie w Chrystusie, sollen das Verhalten der Gottlosigkeit verleugnen. My mamy wyrzec się tego trwania w bezbożności. Was heißt verleugnen? Co to znaczy zaprzeć się? Woran denken wir bei verleugnen? O czym my myślimy, gdy powiemy te słowo zaprzeć się? Wir denken an einen Petrus. Na pewno pomyślimy od razu o uczniu Piotrze. Der hat den Herrn Jesus verleugnet. On się właśnie zaparł Pana Jezusa. Das heißt, er hat so getan, als wenn er ihn nicht kennen würde. To znaczy, że on podawał się jako taki, jakoby on w ogóle Pana Jezusa nie znał. Und genauso sollen wir uns verhalten gegenüber der Gottlosigkeit und den weltlichen Begierden. I dokładnie tak samo my mamy zachować się w stosunku do bezbożności i światowych pożądliwości. So als wenn wir sie nicht kennen würden. W taki sposób, jak gdybyśmy ich w ogóle nie znali. Und dann kommen positive Dinge, die wir tun sollen. A następnie są wymienione pozytywne rzeczy, które powinniśmy wykonać. Und es sind drei Dinge, die genannt werden in Vers 12. I w tym 12. wierszu druga połowa są wymienione trzy rzeczy. Das erste ist besonnen. Pierwsza rzecz to jest, abyśmy wstrzemięźliwie, trzeźwo. Das zweite gerecht. Drugie to jest sprawiedliwie. Und das dritte gottselig. A trzecia rzecz pobożnie żyli. Von der Besonnenheit haben wir auch in unserem Lied gesungen. Co do tej wstrzemięźliwości również też śpiewaliśmy w naszej pieśni na początku. Und diese Besonnenheit ist ein Kernthema dieses Briefes an Titus.
I właśnie ta wstrzemięźliwość to jest główny temat tego listu skierowanego do Tytusa. Allen vier Gruppen aus Kapitel 2, alte Männer und so weiter. Wszystkie te cztery grupy na początku tego drugiego rozdziału wymienione, czyli starsi mężczyźni i tak dalej. Wird Besonnenheit gewünscht. Szczególnie wszystkim tym grupom jest wyrażone to życzenie, aby oni żyli wstrzemięźliwie. Besonnenheit heißt einen gesunden Sinn zu haben. Wstrzemięźliwie to znaczy, żeby posiadać zdrowe usposobienie, zdrowy zmysł. Zurückhaltung üben zu können. Chodzi o to, abyśmy potrafili wykonywać powstrzymywanie się od czegoś. Nicht zu spontan zu sein. Abyśmy nie byli zbyt spontaniczni. Man könnte auch mit Paulus sagen, można by było też i za Pawłem powiedzieć, jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus. Aby każdą myśl objąć tym posłuszeństwem Chrystusa. Ihr Lieben, diese Besonnenheit, die richtet sich in erster Linie an uns selbst. Umiłowani, ta wstrzemięźliwość w pierwszym rzędzie jest skierowana jako wezwanie do nas samych. Und sie würde uns vor manchem Fehltritt bewahren. I na pewno ona by nas zachowała od niejednego błędnego kroku. In dem Matthäus-Evangelium lesen wir einmal, w Ewangelii Mateusza czytamy w jednym miejscu, dass wir von jedem unnützen Wort, das wir reden, Rechenschaft ablegen werden. Że my z każdego niepożytecznego słowa, które wypowiemy, będziemy musieli złożyć sprawozdanie. Manchmal sind wir mit der Zunge sehr schnell, nicht wahr? Nieprawdaż, jak często jesteśmy zbyt szybkimi w używaniu naszego języka. Wollen wir auch dieses Glied, die Zunge, der Besonnenheit unterwerfen? Czy nie chcielibyśmy właśnie ten członek naszego ciała, czyli język, poddać właśnie pod działanie wstrzemięźliwości? Die Zunge, über die Zunge kommt nur das Ergebnis unserer Gedanken und unseres Herzens. Poprzez język wychodzą wszystkie skutki naszych myśli i naszego serca. Und deshalb sagen die Sprüche, behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist. I dlatego możemy przeczytać w Księdze Przypowieści, strzeż twojego serca więcej niż wszystkiego innego należy strzec. Wir wollen den Herrn aufrichtig persönlich bitten, dass er uns diese Besonnenheit schenkt. Chciejmy Pana szczerze o to prosić w naszych modlitwach, aby On nam podarował właśnie w tej wstrzemięźliwości. Dann haben wir als zweites Attribut hier Gerechtigkeit. Jako drugi atrybut mamy tutaj wymienioną sprawiedliwość. Gerechtigkeit richtet sich gegen den anderen. Sprawiedliwość jest skierowana w stosunku do drugiego człowieka. Während sich Besonnenheit an uns richtet, podczas gdy wstrzemięźliwość dotyczy nas samych osobiście, ist mit Gerechtigkeit das Verhalten vor anderen gemeint. To sprawiedliwość dotyczy naszego zachowania się w stosunku do innych. Kapitel 3 des Titusbriefes spricht zum Beispiel über unser Verhalten vor der Obrigkeit. Na przykład w trzecim rozdziale tego samego listu do Tytusa mamy napisane, jak mamy się zachowywać w stosunku do naszych zwierzchników albo zwierzchności. Und da wollen wir Gerechtigkeit üben. I chciejmy również i w tym względzie ćwiczyć się w sprawiedliwości. Dem Kaiser geben, was des Kaisers ist. Oddawać cesarzowi to, co cesarskie. Unter uns Geschwistern wollen wir in Gerechtigkeit leben. Wśród nas wierzących chcielibyśmy również też żyć w sprawiedliwości. Unter unseren Nachbarn und im normalen praktischen Leben wollen wir in Gerechtigkeit leben. I wśród naszych sąsiadów i w ogóle w całym naszym prywatnym życiu chcielibyśmy żyć w sprawiedliwości. Und als drittes haben wir dann die Gottseligkeit. Jako trzecią rzecz mamy tutaj wymienioną pobożność. Und die Gottseligkeit zeigt unser Verhalten gegenüber Gott. A ta pobożność wskazuje na nasze zachowanie się w stosunku do Boga. Besonnenheit zu uns gerichtet.
Ta wstrzemięźliwość jest skierowana w stosunku do nas samych. Gerechtigkeit zum nächsten gerichtet. Sprawiedliwość skierowana jest w stosunku do naszego bliźniego. Und Gottseligkeit zu Gott gerichtet. A pobożność jest skierowana do naszego Boga. Was bedeutet Gottseligkeit? Co to oznacza pobożność? Mein Herz, meine Seele in ungetrübter Gemeinschaft mit Gott bewahren. Aby zachowywać moje serce i moją duszę w niezakłóconej społeczności z Bogiem. Wir wollen alles vermeiden, von dem wir genau wissen, dass es Gott nicht gefällt. Unikajmy wszelkich rzeczy, o których dokładnie wiemy, że one się nie podobają Bogu. Und dieses Gefühl der Gottseligkeit, dieses Gefühl, das zu tun, was Gott möchte. I to uczucie tej pobożności, czyli tego, co sobie Bóg życzy. Dann wird aus der Gottseligkeit auch eine Glückseligkeit. Spowoduje, że my to stosując tą pobożność będziemy mogli przejść do stanu szczęśliwości w Bogu. So haben wir drei Attribute für den jetzigen Zeitlauf, wie Paulus es hier nennt. I tak tutaj w tym wierszu mamy wymienione trzy atrybuty dotyczące tego doczesnego życia na świecie. Vers 11 war die Vergangenheit. Wiersz 11 wskazywał na naszą przeszłość. Vers 12 also die Gegenwart, wie wir uns verhalten sollen. Wiersz 12 wskazuje na teraźniejszość, w jaki sposób my mamy się teraz zachowywać. Und dann werden wir in Vers 13 auf die Zukunft gelenkt. A w wierszu 13 nasze spojrzenie skierowane jest na przyszłość. Und es ist so wie eine Ermunterung, auch in der Gegenwart treu zu leben. Jest to dla nas zachętą, aby w teraźniejszości wiernie dalej żyć. So sagt der Geist Gottes uns hier, indem wir erwarten. Tak jak to Duch Boży tutaj w tym miejscu podaje nam w swoim słowie, oczekując. Ihr Lieben, wenn wir etwas erwarten, treffen wir Vorbereitungen. Umiłowani, jeżeli my na coś oczekujemy, to z całą pewnością też i czynimy wszelkiego rodzaju przygotowania. Wenn wir Besuch bekommen, dann bereiten wir unsere Wohnung vor. Jeżeli mamy otrzymać jakieś odwiedziny, to my przygotowujemy nasze mieszkanie. Und ihr Kinder, wenn ihr wisst, dass eure Eltern gleich nach Hause kommen, a wy dzieci wiecie też i na pewno, że gdy rodzice mają wkrótce przyjść do domu, dann räumt ihr vielleicht noch schnell euer Zimmer auf. To z pewnością na szybko jeszcze sprzątacie swój pokój. Und so möchte Gott auch, dass wir unser tägliches Leben der Erwartung anpassen. I tak też Bóg chce, abyśmy nasze codzienne, nasze życie dopasowywali do Jego oczekiwania. Vers 13 gibt uns die christliche Hoffnung wieder. Wiersz 13 podaje nam ponownie tą nadzieję chrześcijańską. Ihr Lieben, wann kommt der Herr Jesus wieder? Umiłowani, kiedy przyjdzie Pan Jezus ponownie? Wir sollen keine Zeiten und Zeitpunkte nennen. My nie mamy wymieniać ani okresów czasu, ani konkretnej daty. Aber rechnen wir heute mit ihm? Ale postawmy pytanie, czy my dzisiaj liczymy na jego przyjście? Was bedeutet das für dich, wenn du daran denkst, er könnte heute wiederkommen? Co to oznacza dla ciebie, gdybyś ty wiedział, że on rzeczywiście dzisiaj przyjdzie? Das Barometer unseres Gewissens ist sehr einfach. Bo barometr naszego sumienia jest zwykle bardzo prosty. Wenn dich der Gedanke an das Wiederkommen des Herrn bedrückt, jeżeli ta myśl o ponownym przyjściu Pana Jezusa ciebie zaczyna ugniatać, dann mag vielleicht etwas zwischen dir und dem Herrn Jesus sein. To może być i tak, że w tym stanie teraz jest coś, co wsunęło się pomiędzy ciebie a twojego Pana. Aber das darfst du bekennen, um dich allein auf sein Wiederkommen zu freuen. Ale to właśnie możesz wyznać, tylko nawet z tego powodu, aby po prostu cieszyć się na jego ponowne przyjście, rychłe przyjście. In Johannes 14 hat der Herr Jesus die Jünger ermuntern wollen. W
W Ewangelii Jana w 14 rozdziale Pan Jezus też i chciał pocieszyć swoich uczniów. Und dann hat ihnen gesagt, in dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. I powiedział do nich, że w domu Ojca mojego jest wiele mieszkań. Ihr Lieben, in einer dieser Wohnungen werden meine Frau und ich einmal wohnen. Umiłowani, w jednym z tych mieszkań będę kiedyś też i ja z moją małżonką mieszkał. Und dann werden wir in Ewigkeit mit ihm beschäftigt sein. I wtedy po całą wieczność będziemy mogli być zajęci właśnie jego osobą. Und wir sind übrigens da, weil er das so wollte. A my poza tym to dlatego będziemy tam, bo on tak sobie tego życzył. Johannes 17, Vers 24. Możemy o tym przeczytać w Ewangelii Jana w 17 rozdziale, w 24 wierszu. 17, Vers 24. 17 rozdział Jana, 24 wiersz. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Wir werden einmal in der Herrlichkeit sein aufgrund seines Willens. My kiedyś tam w chwale będziemy razem z nim z tego powodu, że on wyraził swoją wolę w tym względzie. 1. Thessalonicher 4 sagt uns, wir sollen uns mit diesen Worten ermuntern. A pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział, zachęca nas, abyśmy właśnie tymi słowami siebie nawzajem pocieszali. Vielleicht ist einer aus deiner Familie schon vorangegangen. Może jakiś członek twojej rodziny już odszedł z tego świata przed tobą. Und du trauerst um ihn. I ogarnął ciebie smutek z powodu niego. Dann versteht der Herr Jesus das. To z całą pewnością wiedz to, że Pan Jezus ciebie w tym rozumie. Er hat selbst am Grab eines Lazarus geweint. Gdyż i on sam osobiście zapłakał nad grobem Łazarza. Aber sei dir sicher, alle die, die beim Herrn Jesus schon sind. Ale bądź tego pewien, że wszyscy ci, którzy już są u Pana Jezusa, sie werden nichts vermissen. Oni nie żałują niczego, co zostawili na ziemi. Sie sehnen sich auch nicht zurück auf diese Erde. Oni w ogóle już nie tęsknią, aby wrócić na tą ziemię. Sondern sie sind erfüllt mit dem Herrn Jesus. Ale oni są wszyscy wypełnieni Panem Jezusem. Und so werden auch wir einmal alle bei ihm sein. I w ten sposób też i my wszyscy kiedyś będziemy razem u niego. Natürlich wünschen wir uns, dass er für uns alle wiederkommt. Naturalnie my sobie życzymy, aby on, tak jak tu jesteśmy, dla nas wszystkich natychmiast przyszedł z powrotem. Dass wir nicht mehr einzeln durch den Tod müssen. Abyśmy nie musieli przechodzić przez śmierć. Sondern überkleidet werden. Ale abyśmy byli przeobleczeni w nowe ciała. Auf jeden Fall wissen wir, wo unser Weg endet. Ale w każdym bądź razie my z pewnością wiemy, gdzie kończy się nasza droga. Wo unser ewiges Leben gelebt wird. Gdzie my będziemy w naszym życiu wiecznym żyć. Und das soll die Motivation sein, hier uns so zu verhalten, Vers 12 in dem jetzigen Zeitlauf. I to powinno być dla nas motywacją, abyśmy się tak zachowywali, jak wskazuje wiersz 12, w tym obecnym biegu tego czasu obecnego. In Vers 14 geht er einen gewaltigen Schritt zurück. W 14 wierszu on tutaj podąża o jeden duży krok wstecz. Und der Geist Gottes erinnert uns an den Preis. I Duch Boży przypomina nam tą wielką cenę. Und erinnert uns daran, dass der Herr Jesus sich selbst gegeben hat. I przypomina nam o tym, że Pan Jezus samego siebie za nas ofiarował. Es gibt viele Stellen in den Neuen Testament, wo er sich selbst gegeben hat. Jest wiele miejsc w Nowym Testamencie, które wskazują na to, że on siebie samego darował. Und die Zielrichtung ist immer wieder eine andere dabei. A zawsze w każdym z tych miejsc kierunek, w jakim to miejsce nam wskazuje nasze, czy kieruje nasze myśli, jest troszeczkę inny. Wir wollen die Stellen einmal lesen, weil sie für uns sehr wichtig sind. Przeczytajmy wspólnie te miejsca, dlatego że one są dla nas bardzo ważne.
Galata 2, vers 20. Na przykład list do Galacjan, drugi rozdział, 20 wiersz. Galacjan, drugi rozdział, 20 wiersz. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Er hat sich selbst für mich hingegeben. On siebie samego za mnie wydał. Efezjan 5, vers 2. A w liście do Efezjan w 5 rozdziale, w 2 wierszu możemy przeczytać. Efezjan 5, 2 wiersz. I chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Da geht es um uns als Gesamtheit, dass er sich für uns hingegeben hat. Tutaj chodzi o nas wszystkich, że on siebie samego za nas wydał. Kapitel 5, Vers 25. Ten sam 5 rozdział, 25 wiersz. 5, Vers 25. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Da geht es darum, dass der Jesus sich selbst für die Versammlung hingegeben hat. Chodzi o to, że Chrystus samego siebie za zgromadzenie wydał czy darował. Und eine letzte Stelle aus Hebräer 9. I ostatnie miejsce z 9 rozdziału listu do Hebrajczyków. Vers 14. 14 wiersz, Hebrajczyków 9, 14. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Da finden wir, dass der Jesus sich selbst Gott geopfert hat. To tutaj oglądamy, że Pan Jezus siebie samego Bogu ofiarował. Ihr Lieben, haben wir mal darüber nachgedacht, dass es nötig war, dass er sich selbst gegeben hat? Umiłowani, czy już kiedykolwiek żeśmy się nad tym głębiej zastanawiali, że to było rzeczą konieczną, aby on siebie samego wydał? Mehr konnte Gott nicht geben. Więcej Bóg nie mógł darować. Und weniger reichte nicht. A mniej byłoby niewystarczające für deine und meine Errettung. Dla twojego i mojego zbawienia. Der ewige Sohn Gottes, ten wieczny Syn Boży, der ewig der Gegenstand der Liebe des Vaters war, ten, który był od wieczności tym przedmiotem miłości ojcowskiej, durch den und für den alle Dinge geschaffen sind. Przez którego i dla którego wszystkie rzeczy zostały stworzone. Der ist hier auf diese Erde gekommen. To ten właśnie przyszedł tutaj na tą ziemię. Für den hatten wir in der Herberge keinen Platz. To dla niego my w gospodzie nie mieliśmy miejsca, aby go przyjąć. Der hat sich in eine Krippe gelegt. On musiał być położony w żłobie dla zwierząt. Und er ist 33 Jahre über diese Erde gegangen. I on przeszedł przez tą ziemię w okresie 33 lat. Und hatte immer vor Augen, was sein Ende sein würde. I on zawsze miał to przed swoimi oczami, jaki będzie jego koniec na tej ziemi. Über seinem Weg war das heilige Muss. Nad jego całą drogą na tej ziemi wisiało to święte muszę. Und gleichzeitig war auf seinem Weg das heilige Ich will. A jednocześnie na jego drodze również spoczywało to święta, ta święta jego własna decyzja. Ja chcę. Wenn wir an das ich muss denken, gdy pomyślimy o tym ja muszę, denken wir an die Verse, die wir heute Morgen gelesen haben, to pomyślmy teraz o tych wierszach, które dzisiaj do południa czytaliśmy. Aus Psalm 22, z Psalmu 22. Und in den Staub des Todes legst du mich. I nawet w prochu śmierci położyłeś mnie. Und wenn wir an das ich will denken. A gdy pomyślimy o tych słowach ja chcę,
denken wir vielleicht daran, dass es seine Freude, seine Wonne, seine Speise war, den Willen des Vaters zu tun. To możemy o tym pomyśleć, że to było jego radością, jego wonnością, a nawet wręcz jego pokarmem, aby czynić wolę Ojca. Ihr Lieben, er hat uns losgekauft. Umiłowani, on nas wykupił. Lesen wir in Vers 14. Tak czytamy w tym 14. wierszu naszego drugiego rozdziału listu do Tytusa. Hat er uns nur für den Himmel losgekauft? Czy on nas tylko wykupił dla nieba? Als ich ein Kind war, habe ich mich schon bekehrt. Ja, będąc już dzieckiem, nawróciłem się. Und ich habe mich bekehrt, damit ich nicht in die Hölle komme. A nawróciłem się z tego powodu, bo nie chciałem znaleźć się kiedyś w piekle, sondern in den Himmel. Ale chciałem być w niebie. Aber wenn man etwas älter wird, ale gdy człowiek zaczyna dojrzewać i coraz bardziej jest starszy, dann versteht man, dass Gott etwas mehr mit unserem Leben möchte. To na pewno zaczyna też i rozumieć, że Bóg coś więcej sobie życzy w stosunku do naszego życia. Und dass wir uns nicht selber gehören. I zauważamy to, że nie należymy do samych siebie. Wir sagen ja schon mal den Ausdruck, ich bin ein Eigentum des Herrn Jesus. My mówimy do między sobą również i takie wyrażenie, że ja jestem własnością Pana Jezusa. Und damit sind wir mitten im Titusbrief, ihr Lieben. I takim wyrażeniem od razu przenosimy się do wnętrza tego listu do Tytusa. Eigentum des Herrn Jesus heißt, być własnością Pana Jezusa, to właśnie to oznacza, dass er über unser Leben bestimmen darf. Że on ma prawo decydować co do naszego życia. Dass unser Leben die christliche Prägung trägt. Że nasze całe życie niesie na sobie te piętno, czy ten kształt chrześcijański. Dass unser Leben von sonntags bis samstags zu seiner Ehre ist. Że nasze całe życie od niedzieli do następnej soboty przebiega tak, aby było ku Jego chwale. Und dass er hier auf dieser Erde ein Eigentumsvolk hat. I że on tutaj na tej ziemi ma swój własny naród. Was soll denn dieses Eigentumsvolk tun? I co ten jego własny naród ma czynić? Dieses Volk, zu dem du und ich gehören. Ten naród, do którego ty i ja należymy. Ihr Lieben, wir sollen eifrig sein zu guten Werken. Umiłowani, my wszyscy powinniśmy być pilni w wykonywaniu dobrych uczynków. Und dieser Punkt ist mir auch sehr wichtig. Ten punkt jest dla mnie też bardzo ważny. Der Herr will von uns keinen wilden Aktionismus. Pan nie życzy sobie od nas jakiejś dzikiej, jednorazowej akcji. Er möchte gehorsam. On życzy sobie od nas posłuszeństwa. Er möchte Hingabe. On chciałby, abyśmy byli Jemu oddani. Er möchte Liebe zu sich. On chciałby miłości do siebie. Und er möchte uns gebrauchen. I on chciałby nas używać. Und mit jedem Tag, den wir für ihn leben, kommen wir der Herrlichkeit näher. A każdy dzień, który możemy tu na tej ziemi przeżyć, my zbliżamy się coraz to bardziej do chwały. Mit jedem Tag, den wir für uns egoistisch leben, ale każdy dzień, który my przeżyjemy dla nas samych egoistycznie, verschenken wir eine Gelegenheit in der immer kürzer werdenden Gnadenzeit. My go trwonimy taki dzień, bo ten czas okresu łaski coraz to bardziej jest krótki. Efeser 5, Vers 15 und 16 spricht diesen Gedanken an. List do Efezjan, 5 rozdział, 15 wiersz, właśnie na temat tej myśli się wyraża. Efezjan, 5 rozdział, 15 wiersz. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. 15 und 16, ja. Wykorzystując czas, gdyż dni są złe. 16 wiersz jeszcze. Ihr Lieben, wir sehen, der Herr Jesus hat einen Besitzanspruch an dich. Umiłowani, Pan Jezus ma prawo własności w stosunku do ciebie. Und wir wollen ihn fragen, was er von uns möchte. I chcielibyśmy pytać się go, co on sobie życzy w stosunku do nas.
Wir wollen an den Menschen um uns herum nicht lieblos vorbeigehen. Przecież nie chcielibyśmy przejść obok ludzi, którzy są wokoło nas, pozbawieni miłości do nich. Die Menschen um uns herum beobachten uns. A ludzie wokoło nas nas obserwują. Und sie wissen genau, wes Geistes Kind wir sind. A oni dokładnie to wiedzą, jakiego ducha dziećmi jesteśmy. Und so wollen wir uns ermuntern lassen, noch das auszuleben, was wir hier gefunden haben. I dlatego chcielibyśmy siebie nawzajem zachęcać do tego, aby w życiu obracać w czyn to, co w tych wierszach żeśmy znaleźli. In dieser Gnadenzeit noch den Heiland Gott vorzustellen, der erschienen ist. Aby w tym obecnym jeszcze danym do dyspozycji czasie łaski przedstawiać tego Zbawiciela, który nam wszystkim się ukazał. Selbst so zu leben, wie er es von uns möchte. A też i we własnym życiu tak żyć dla Niego, jak On sobie tego życzy. In der bewussten Erwartung seines Wiederkommens zu leben. I żyć w świadomym oczekiwaniu Jego ponownego przyjścia na tą ziemię. Und jeden Tag an den Preis denken, den der Herr Jesus bezahlt hat. I każdy dzień myśleć o tej wielkiej cenie, jaką Pan Jezus zapłacił. Ein dankbarer Christ, bo wdzięczny chrześcijanin, der seinem Retter jeden Tag für Golgatha dankt, który swojemu Zbawicielowi każdego dnia dziękuje za dzieło na Golgocie, der vergisst auch nicht zu fragen, Herr, was möchtest du, dass ich tun soll? Ten na pewno nie zapomni również też i postawić pytanie codziennie, Panie, co Ty chcesz, abym dzisiaj dla Ciebie uczynił? Das, was der Apostel in diesem Abschnitt weitergeben sollte an die Griechen in Kreta. To, co ten apostoł miał dalej przekazać do tych mieszkańców wierzących Krety, entspricht nicht unserer Natur. To na pewno nie jest zgodne z naszą własną naturą. Und es entspricht schon gar nicht der Natur der faulen Griechen. I z całą pewnością nie było to zgodne z naturą tych leniwych Greków. Und deshalb kommt in Vers 16 so eine Art Unterschrift. I dlatego, Vers 15, Entschuldigung. I dlatego w tym 15 wierszu pojawia się coś takiego jak swego rodzaju podpis potwierdzający to, co było powiedziane. Da sagt er, dies rede, ermahne und überführe. I tam możemy przeczytać, to mów i tak napominaj, i tak strofuj z całą powagą. Rede, ermahne, überführe. Mów, napominaj i przekonuj albo strofuj. Bei manchen Seelen reicht es, wenn sie nur einen Impuls bekommen, wenn von etwas gesprochen wird. Niektóre dusze tylko potrzebują swego rodzaju mały impuls, aby coś do nich tylko powiedzieć. In mancher Lebenssituation braucht eine Seele eine direkte Ermahnung. W niektórych sytuacjach życiowych któraś dusza może potrzebować bezpośredniego napomnienia. Und dann gibt es vielleicht auch Seelen, die völlig überführt werden müssen von dieser Wahrheit. Ale również i na pewno są takie dusze, które muszą być w pełni przekonywane, pociągane do tego rodzaju prawdy. Überführen bedeutet, przekonywać to oznacza, stelle ihnen vor, dass das mein richtiger Wille ist. Przedstawiaj im to tak, że to jest moja pańska wola. Und das sollte Titus mit aller Klarheit und mit Nachdruck tun. I to miał wykonywać Tytus z jasnością dla wszystkich i z naciskiem. Wie verstehen wir dann den letzten Satz? I jak mamy teraz rozumieć ostatnie zdanie z tego rozdziału? Lass dich niemand verachten. Niech cię nikt nie lekceważy. Ihr Lieben, einfach ausgedrückt bedeutet das. Umiłowanie, po prostu to wyrażając, to oznacza. Ich darf das jetzt mal etwas frei formulieren. Pozwólcie, że to tak swobodnie teraz sformułuję. Dass Paulus zu Titus sagt. Że Paweł do Tytusa powiedział. Mein lieber Titus. Umiłowany mój Tytusie. Sieh zu, dass dein Leben so geführt ist. Bacz na to, aby twoje życie było tak prowadzone. Dass du als junger Bruder. Abyś ty jako młody brat.
die Autorität hast, miał ten autorytet, zu den alten Frauen, jungen Männern, jungen Frauen etwas zu sagen. Aby do starszych mężczyzn, starszych niewiast, do młodszych mężczyzn i do młodszych niewiast coś potrafić powiedzieć. Und lebe so, i żyj tak, dass dein Leben sich nach diesen fünf Versen ausrichtet. Aby twoje życie było ukierunkowane poprzez te pięć wierszy. Ihr Lieben, wir wollen uns dem Licht Gottes öffnen. Umiłowani, otwórzmy się na światło Boże. Und unser eigenes Leben als Eigentum des Herrn Jesus von ihm bestimmen lassen. Aby nasze własne życie pozwolić kształtować przez Niego osobiście.